Trzy duże przetargi czekają gminę w tym roku. To przetarg na zakup energii, telefony komórkowe i wybór firm odbierających odpady. Energia to nie pierwszy przetarg tego typu. Pierwszą próbę podjęliśmy w zeszłym roku. 117 podmiotów, 19 taryf, 51 milionów kilowatogodzin. Ogromny przetarg, szacunkowa wartość zamówienia ponad 23 miliony. Ostateczna cena uzyskana to troszkę ponad 18 milionów, więc jeżeli mówimy o szacunkowej wartości, to mówimy o sporych oszczędnościach. W ubiegłym roku Urząd Miejski zaoszczędził 5,5 miliona złotych. W tym roku do wspólnego przetargu chcą dołączyć przedsiębiorcy i inne gminy. Problem jest z firmami prywatnymi, które niestety nie działają w rygorze takiej ustawy i czasami te decyzje zapadają z dnia na dzień. U nas one muszą być bardzo mocno zaplanowane, one muszą być do tego stopnia zaplanowane, że jeżeli wchodzimy w taki przetarg, to musimy wiedzieć, że wiążemy się na 4 lata w sposób nieodwołalny. Mamy nadzieję, że uda nam się to poukładać. Jeżeli by się udało, to pierwszy raz mielibyśmy oto z taką sytuacją, że to firmy prywatne korzystałyby na rozwiązaniach wprowadzanych przez Urząd Miejski. Jak podkreśla sekretarz Czajkowski, przedsiębiorcy, którzy przystąpią do wspólnego przetargu na zakup energii, muszą liczyć się z pewnym ryzykiem. Przetarg ma to do siebie, że ofertę, którą wyłonimy, muszą wszyscy przyjąć z jej całym dobrodziejstwem. 19 taryf. To nie znaczy, że oferent, potencjalny oferent musi na wszystkich 19 taryfach zejść. Może być tak, że zejdzie na kilku, a na kilku podniesie cenę. Tego nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. Oczywiście ogólna cena może być niższa od szacunkowej wartości zamówienia, ale może się okazać tak, że dla 100 podmiotów jest oszczędność, a dla 17 tej oszczędności nie ma. To nie jedyny duży przetarg. To nie jest tak, że kupujemy do urzędu 150 telefonów i 150 urzędników będzie z nich korzystać. To również duży przetarg, który szykujemy dla minimum 75 podmiotów, więc jakbyśmy to podzielili na pół, to wychodzi średnio po 2 telefony na instytucję, ale faktycznie tych telefonów w urzędzie jest troszkę więcej. Natomiast telefon służbowy na dzień dzisiejszy to nie przywilej, a standard. W tym przypadku urząd również oszczędza, bo kupuje minuty, a nie abonament. Płacimy za faktycznie przegadane rozmowy, a nie płacimy abonamentów. W tej chwili większość osób korzystających z usług sieci musi zapłacić abonament, niezależnie od tego, czy te minuty wygada, czy nie wygada. My płacimy za faktycznie przegadaną minutę. Jednak najważniejszym w tym roku przetargiem będzie przetarg na wyłonienie firm odbierających odpady.